Pop Fiction, czyli popkultura oczami katolików. Zaprasza Marcin Makowski i Andrzej Mitek. Cześć, z tej strony Marcin Makowski, z Andrzejem Mitkiem w Pop Fiction będziemy dzisiaj zdawać maturę z popkultury i będziemy rozmawiać na temat wolności, no bo właśnie taki temat towarzyszył maturzystom z języka polskiego. Porozmawiamy o naszych ulubionych filmach i książkach, w którym właśnie ten wątek przeplata się najczęściej, co on tak naprawdę znaczy i jak bardzo jest szeroki. No i przede wszystkim, jak nadal pełny jednak interpretacji, pełny kreatywnych odniesień w popkulturze. Czym dla człowieka może być wolność? Z takim tematem rozprawki mierzyli się tegoroczni maturzyści. Wychodząc od trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, wiem z rozmów z maturzystami, że w ich rozprawkach pojawiały się też tematy mocno popkulturowe, filmy, książki, seriale. I właśnie o tym chcemy troszkę pogadać, o różnych ujęciach wolności. Odcinek otworzył nam epicki okrzyk Williama Wallace'a z filmu Braveheart. Oczywiście nie tylko o takim rodzaju wolności chcemy opowiadać, czyli o takim może walce o wolność narodów, czy o powstańcach, którzy walczyli o to, aby wyzwolić siebie i swoich podbratymców. Wolność, ujęć wolności może być bardzo wiele. Wolność jako rdzeń człowieczeństwa, wolność jako ostatnia rzecz, którą oddajesz. Ale może na rozgrzewkę najpierw, jak poszła ci matura z polskiego te 100 lat temu, jak ją zdawałeś? No wiesz, za Bolesława Krzywoustego to jeszcze nie było matur, to musieliśmy sobie dojrzałość wywalczyć mieczem. Nie, wiesz co, ja chyba z tego co pamiętam, to był potop. Pisałem rozprawkę na temat potopu, ale co tam dokładnie było, to nie wiem. Natomiast bardzo dobrze pamiętam egzamin gimnazjalny, ponieważ tam był temat o przyjaźni, literaturze między innymi, o sile przyjaźni i roli. I tam taki byłem bardzo z siebie dumny, bo napisałem o Władcy Pierścieni. Przyjaźni między Frodo i Samem. I tak błysnąłem, że przeczytałem taką dorosłą książkę. No, w takim wieku Władcy Pierścieni to jest... No, widzisz. Bo chyba jeszcze filmu nie było wtedy, prawda? Nie, no ja pamiętam, że w ogóle w tamtych czasach zamierzchłych, w latach 2000, moim największym marzeniem po przeczytaniu Hobbita i Władcy Pierścieni było to, żeby w ogóle ktoś stworzył jakiś film na ten temat. Nie mogłem sobie wyobrazić takiego szczęścia, jak na przykład gra komputerowa o Władcy Pierścieni. Wydawało mi się, że to będzie najlepsza rzecz w historii ludzkości, jak ktoś to nakręci, jakieś gry zrobi, bo to było dla mnie tak fascynujące i jednocześnie tak dziwne, że w sumie nic nie ma. No teraz to już. Teraz masz wszystko. Dla wszystkich, wszędzie, na komórki, telefony, tablety. A filmy w sumie akurat mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły i uważam, że są wielkimi dziełami. No ale nie o tym rozmawiamy. Ja nie miałem o wolności, tylko o przyjaźni i coś tam z potopu. Tak. No to teraz zaczynaj. Pierwszy przykład. A poczekaj, bo ty też taki niemłody. A o czym ty pisałeś? Wiesz co, powiem ci szczerze, nie pamiętam. Pisałem maturę rozszerzoną. Wiem, że pamiętam taki obrazek z mojej matury, że byłem absolutnie zachwycony swoją wypowiedzią pisemną. Ona nie była aż tak wysoko oceniona, jak sam ją oceniałem, ale wiem, że popłynąłem w przykłady z literatury światowej. To było takie dla mnie bardzo... Właściwie więcej przeczytałem lektur i książek spoza kanonu lektur niż z kanonu lektur, jeżeli mówiąc o czasach licealnych, i bardzo chciałem je przedstawić, ale chyba nie spodobało się to aż tak bardzo tym, którzy tą pracę sprawdzali. No niemniej wszystko się skończyło dobrze, na studia się dostałem, więc nie było tak źle. No, ale nie był to temat wolności. To był temat związany z dwudziestoleciem międzywojennym. Tak jedyne, co pamiętam. Podziwiam cię, że pamiętasz w ogóle temat z egzaminu gimnazjalnego. Pamiętam przez tego Władcę Pierścieni, też pamiętam maturę ustną z języka polskiego. Tam miałem temat, który sobie sam wybrałem. Dostałem z niego 20 na 20 punktów i byłem mega dumny, bo to było różne spojrzenie na problem Holokaustu w kulturze i sztuce. I tam od komiksu Maus, poprzez film Życie jest piękne, po różne takie bardziej dramatyczne obrazy. No to też było bardzo, bardzo ciekawa podróż przez, no po części temat też zniewolenia, wolności, tak, bo Holokaust to była próba zniewolenia i eksterminacji całego narodu. Myślę, że to jest tak, właśnie widzisz, no sama wolność jest tak szeroka i tak podatna na interpretację, że nawet w tym przypadku możemy tutaj szukać różnych kontekstów i odniesień. No wstęp naszego dzisiejszego odcinka w hołdzie maturzystów. Zobaczcie, że my po tylu setek lat dobrze wspominamy czasy naszych egzaminów maturalnych. Dobra, no to zaczynając temat wolności. Wolność jako rdzeń człowieczeństwa, ostatnia rzecz, którą oddajesz. Jaki byś rzucił przykład filmu, który się w to wpisuje? Dla mnie osobiście takim filmem, który pokazuje pewien rodzaj wolności, no może zacznę od takiego najbardziej popularnego, chyba też uznawanego przez wielu krytyków za jeden z najlepszych filmów na świecie. No i on może się wydawać na pozór banalny, no tak?
tak skazani na Shawshank, człowiek ucieka z więzienia, czyli wolność już bardziej się tego chyba nie da łopatologicznie wyłożyć, jest się skazanym, czyli pozbawionym wolności, nie chce się uciec i odzyskać wolność. No ale to jest tylko pierwsza warstwa, tak? Taka bardzo bym powiedział przyziemna tego filmu, bo wolność tak naprawdę buduje się we własnej głowie i to wysiłek psychiczny, to, że bohater główny, niesłusznie skazany na więzienie, pomówiony o morderstwo własnej żony, a wie, że tego nie zrobił, siedzi w nim ta wolność i to on cały czas w sytuacji, w której teoretycznie powinien się całkowicie załamać, szuka konstruktywnych ról, które może wykonywać w tym więzieniu, rozmawia z ludźmi, tworzy wokół swojej historii, wokół siebie przyjaźnie i jedna z tych przyjaźni jest taką bardzo, bardzo optymistyczną puentą tego filmu, gdy już z więzienia udaje się uciec. Bardzo mi się podoba, to jest film zresztą taki bardzo, bardzo niesłusznie zapomniany, jeżeli chodzi o Oscary, bo on na przykład otrzymał w 1995 roku nominację, ale nie otrzymał Oscara za najlepszy film. W tamtym roku w ogóle było masa filmów, które świetnie się wpisywały w te, no takie największe nagrody przemysłu filmowego. Akurat Skazanie na Shawshank to jedno z tych dzieł, które zostało docenione po czasie. Mi się podoba, bo pokazywane są w nim różne wymiary wolności. Niektórzy bohaterowie w tym więzieniu dopiero czują się wolni. Tam tworzą sobie jakiś rodzaj mikrokosmosu, który usprawiedliwia ich błędy, bo jest bezpieczny, bo jest ograniczony i mają nad nim kontrolę i jest też wolność w sensie takim negatywnym, wolność od, czyli wolność od podejmowania odpowiedzialności wyborów. Niektórzy po prostu w więzieniu czują się wygodnie, bo mówi im się, co mają robić. No i jest ten główny bohater, grany przez Tima Robbinsa jako Andy Dufresne, który widzi wolność w tym, że musi to przetrwać, bo ma po co żyć, ma żyć dla sprawiedliwości. To jest w ogóle, moim zdaniem, na wielu płaszczyznach, jak się tak głębiej zastanowić, chyba istota tego, że nawet w więzieniu można być i wolnym, i niewolnym. Tak? Czyli to w dużej mierze zależy od człowieka. Jesteśmy w sytuacji, w której taka wolność w rozumieniu terytorium zostaje ci ograniczona, więc nie możesz poruszać się, gdzie chcesz, bo jesteś w więzieniu takim czy innym, ale zachowujesz tą wolność wewnętrzną i to jest to chyba takie najbardziej istotne. Idąc dalej w te przykłady, zachowując tą wolność wewnętrzną wobec takiego zewnętrznego ograniczenia wolności, można przyjąć różne postawy. Tak naprawdę wolność chyba jest tym, co sobie odbierasz samemu, bo do pewnego stopnia jej ci nie można odebrać, tak jak na przykład nie można odebrać ci poczucia dobrego humoru, który możesz zachować w sytuacjach ograniczenia wolności. Rozmawialiśmy też o filmie z zupełnie innej bajki, właściwie z zupełnie innej planety. Marsjanin, tak? Wspomniałeś jeszcze przed anteną, że bardzo chętnie poleciłbyś również film Marsjanin, który w zupełnie inny sposób tą wolność pokazuje i na inne rzeczy zwraca uwagę. Marsjanin to jest w sumie i film, i książka połączone właściwie w popkulturze współczesnej w jedną całość, bo wiemy już, że często niektórzy po książki nigdy nie sięgają, natomiast jeżeli by mówić o tym w sposób połączony, bo tak sądzę, że to ma sens, książka jest znacznie bardziej rozbudowana, znacznie głębsza od filmu, który też jest świetny, świetną adaptacją książki, to pokazuje, że chociaż to też jest jakiś rodzaj więzienia, tak? Tylko tutaj nie jest to Shawshank, tylko cała planeta. To takie więzienie w postaci nie tyle może ograniczenia fizycznie przestrzeni, chociaż on też tam przecież siedzi głównie w pojeździe, czy w takiej zaimprowizowanej bazie, co ograniczenie przed tym, co człowiek kocha, do czego zmierza, co jest istotą jego życia, czyli życie wśród bliskich, czyli powrót do swojej planety, do swoich spraw. I mi się akurat w tym przypadku najbardziej podoba zachowanie głównego bohatera, jego siła woli i to, że nigdy nie traci poczucia humoru. To jest naprawdę rzecz taka niebywała, patrząc na to, z jakim on się musi zetknąć dyskomfortem psychologicznym. To jest Mark Watney, grany przez Matta Damona, który nawet w najgorszych sytuacjach potrafi sobie zażartować, kontaktując się z Ziemią poprzez zaimprowizowane metody, między innymi starą sondę, łazika wysłanego na Marsa. To też pokazuje kreatywność człowieka w obliczu, którym musi walczyć o to, żeby tą wolność odzyskać. Jak wiele jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać i intelektualnie, i fizycznie. Jak ważna jest w tym wszystkim cały czas pogoda ducha. Nawet w tych najgorszych momentach on praktycznie jej nie traci, chociaż są wiadomo lepsze i gorsze chwile, kiedy siedzi się samemu i się wydaje, że nie ma możliwości, żeby przeżyć i powrócić. I to mi się podoba akurat ten wymiar wolności w Marsjaninie i w książce, i w filmie, że zmierzanie do wolności powoduje, że człowiek może wykrzesać z siebie ogromne pokłady tego, co jest w nim najlepsze, czyli właśnie poczucia humoru i kreatywności i takiej bardzo konstruktywnej, budującej, pozytywnej energii. Okej, czyli pokazałeś przykład, gdzie wolność jako cel wyciąga z człowieka to, co najlepsze, czyli mamy tutaj postać, która, bohatera, który, aby osiągnąć swoją wolność, czyli powrócić na Ziemię, po pierwsze wpada na fajne pomysły, po drugie zachowuje poczucie humoru, po trzecie radzi sobie w
niewyobrażalnie trudnej sytuacji, a ja z kolei mam przykład wolności jako celu w rozumieniu negatywnym, czyli czegoś, co prowadzi do ostatecznego zagubienia człowieka, czy wręcz utraty życia. Mam na myśli film Into the Wild, Wszystko za życie, opowiadający historię chłopaka, który odrzuca taką ścieżkę życiową utartą, czyli karierę, pójście do koledżu, realizację marzeń swoich rodziców po to, aby rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, jak powiedzielibyśmy to tutaj na naszym polskim podwórku, czyli szuka wolności w samotności i w pustce, w dziczy, w przestrzeni, w spędzaniu czasu na łonie natury, nieskrępowane ani żadnymi wytycznymi społecznymi. Nie wiem, czy widziałeś ten film, ale mnie bardzo podoba mi się jego puenta, czyli to, że w którymś momencie bohater, może żeby nie spoilerować, co się z nim dzieje, ale w którymś momencie bohater notuje na kartce papieru hasło, że szczęście to jest coś, co staje się prawdziwe tylko wtedy, kiedy dzielimy to z drugą osobą, czyli jakby odkrywa, że jego podążanie za wolnością, jego pragnienie życia okazało się idyllą, okazało się czymś, co tylko wydawało się atrakcyjne z punktu takiego może wielkomiejskiego siedzenia w domu i marzenia o tym właśnie, żeby rzucić wszystko i wyjechać w dzicz. Widziałeś ten film? Tak, widziałem ten film. Czy czasem również nie jest oparty na prawdziwej historii? Tak, jest to faktycznie historia chłopaka, który rzeczywiście postanowił tak zrobić i ta historia kończy się dramatycznie. Fajna jest do obejrzenia w momencie zdawania egzaminu maturalnego, bo myślę, że, nie wiem, może czy każdy z nas, ale chyba wiele osób myśli, żeby może się wydaje nam czasem, że odrzucenie wszelkich norm postępowania w życiu dorosłym automatycznie da nam wolność. Przecież tak nie jest. To bardziej ta wolność wewnętrzna może tutaj prowadzić do szczęścia niż tylko to, że odrzuci się wszystko, co nas w takim rozumieniu potocznym krępuje i wsiądzie się w autobus z jednym banknotem w kieszeni i odjedzie się w dowolną stronę. Przecież to taka podróż czy taka wolność nie zawsze musi oznaczać szczęście i na pewno nie zawsze kończy się szczęśliwie. No tak, to jest bardzo naiwne postrzeganie wolności, bo to takie młodzieńcze postrzeganie wolności, najbardziej być może oczywiste i takie instynktowne, że wolność polega na braku ograniczeń. Właśnie w ogóle to w filozofii jest już po części wspomniałem, taki bardzo klasyczny motyw istnienia wolności od i wolności do. Tak? Wolność od na przykład cierpienia i wolność do podejmowania jakiegoś wyboru o własnym losie. I ten bohater Into the Wild do granic właściwie rozsądku eksploruje tą wolność pozytywną w tym sensie, czy i pozytywną i negatywną, bo on się chce wyzwolić od ograniczeń cywilizacji, ale przede wszystkim chce zamanifestować, że ma wolność do podejmowania wszystkich decyzji na temat siebie, do życia alternatywnie, do życia według własnych reguł, no tylko, że te reguły i pewien idealizm połączony z naiwnością prowadzi go ostatecznie do bardzo smutnego losu. Umiera tak, jak chciał żyć. Wolny, ale samotny. I to też pokazuje, że wolność jest w nas i że często łudzimy się na przykład, to jest popularne w współczesnej cywilizacji, u 20-30-latków bycie takim cyfrowym nomadem, że się pakujemy, pracujemy zdalnie, jesteśmy jakimiś informatykami, latamy po świecie i w sumie wszędzie i nigdzie żyjemy. Tak? Nie mamy stałego adresu zamieszkania, poznajemy nowych ludzi. To jest pewnie w dużej mierze niezwykle atrakcyjne, fajne życie. Trochę takich osób spotkałem gdzieś tam na drodze różnych moich podróży. Wydawali się szczęśliwi, natomiast kiedy to się staje ucieczką, staje się tragedią. I to jest też taki rodzaj wolności, dosyć niewygodny do omówienia o nim, ale przecież trudno tego tematu uniknąć, że szukając wolności w ucieczce od jakichś problemów i to, że nie wiem, wsiądziemy na rower albo na motocykl i pojedziemy do Afryki nagle, jeżeli to nie ma jakiegoś głębszego sensu, tylko jest ucieczką od problemów, no to również wolność może być destrukcyjna, to może być elementem, który niszczy, ale wolność rozumiana właśnie w taki sposób naiwny, wolność jako bunt przeciwko czemuś, tak? Ja nie będę tego robił, bo jestem wolny. Tak jak małe dzieci chcą wyjść na dwór, tak, nie założyć czapki, jak jest zimno, bo chcą być wolne, zamanifestować swoją niezależność, a potem sobie odmrażają uszy. To najbardziej z banalnych metafor tutaj. To taka metafora, której już chyba się bardziej spłucić nie da, omówiąc ten problem, ale no sądzę, że dotyka ona istoty problemu. Mamy kilka lekkich przykładów mocno popkulturowych. Masz w zanadrzu coś trudniejszego? Coś, co poleciłbyś komuś, kto naprawdę nie boi się głębiej wejść w ten temat? Tak, to znaczy to jest część braci Karamazow, Fiodora Dostojewskiego, jego wielkiej powieści. Proszę sobie, drodzy słuchacze, kto tego nie zrobił, wpisać w wyszukiwarkę Legenda o wielkim inkwizytorze. To jest taki fragment pewnej legendy opowiadanej podczas tej powieści przez bohaterów. Ona jest dosyć krótka, to sobie można przeczytać dosłownie w 10 minut, może nawet szybciej, zależy jak kto czyta. No i pokazuje, nie trzeba znać w ogóle całej powieści, żeby to zrozumieć. Ona pokazuje taką bardzo ciekawą dyskusję charakteryzującą
wolność w sposób taki coraz bardziej powszechny w polityce i na przykład w totalitaryzmach, w autorytaryzmach. Pokazuje obietnicę, w której wolność jest przedstawiana jako ciężar, jako coś, co jednak nakłada na nas odpowiedzialność. Wolni ludzie muszą podejmować nieustannie wybory i za nie odpowiadać, a to nie jest wygodne. I to, co dla nas się wydaje oczywiste, że każdy chce być wolny, jak się tak głębiej zastanowić, to społeczeństwa często od tej wolności uciekają. Szczególnie właśnie takie społeczeństwa autorytarne, oddające coraz więcej władzy liderowi, żeby on za nich podejmował decyzje. No i właśnie ten wielki inkwizytor sugeruje w tej legendzie, że on jest w stanie wyzwolić ciebie od wolności, czyli od odpowiedzialności w zamian za bezpieczeństwo, w zamian za przewidywalność, w zamian za to, że wszystko będzie poukładane i będzie wygodne. No i to jest, myślę, że takie coś, nad czym warto się zastanowić głębiej, na ile my dzisiaj uważamy jednak nawet podświadomie wolność jako coś negatywnego, jako coś, co nam szkodzi, jako coś, od czego chcielibyśmy tak naprawdę uciec. No bo jakby się tak zastanowić, to po części wiele tych różnych naszych wolności cedujemy na władzę, na państwo. To jest normalne. No tylko pytanie, gdzie są tutaj granice? Jak bardzo jednak jesteśmy w stanie i powinniśmy tę wolność komuś innemu oddawać? Bo wolność wymaga dojrzałości, nieustannego podejmowania wyborów i nieustannego mierzenia się z konsekwencjami. Do tego was zachęcam w lekturze tej legendy o Wielkim Inkwizytorze w Braciach Karamazow Dostojewskiego, żebyście sami siebie zapytali, jak dużo tej wolności my osobiście, wy, też chcecie w swoim życiu. No bo można naiwnie ją postrzegać jak bohater Into the Wild, że jestem wolny, bo za nic nie odpowiadam. No tylko wolność to również na przykład, nie wiem, rodzi się dziecko i to jest też jakaś wolność, jest to część, mam nadzieję, wolnego wyboru w małżeństwie i potem trzeba wziąć odpowiedzialność. Wolność kojarzy się i musi się kojarzyć, im bardziej jesteśmy dorośli, z podejmowaniem tej odpowiedzialności i to nie zaprzecza wolności. Istotą wolności jest również, co pokazuje ta legenda, mierzenie się z jej konsekwencjami. Też fajny aspekt wolności w kontekście ceny tej wolności i zarówno w takim aspekcie, ile dla tej wolności jesteśmy w stanie poświęcić, ile jesteśmy w stanie za nią zapłacić, ale też za jaką cenę jesteśmy w stanie oddać. To można rozważać zarówno w jednym, jak i w drugim aspekcie. Mi przyszło do głowy tak na szybko, właściwie też wychodząc od tego literackiego przykładu, który jest zasugerowany w tegorocznej maturze, czyli o trzeciej części Dziadowa Adama Mickiewicza, czyli od epoki, w której Polska nie istniała na mapie Europy, czyli wolność w rozumieniu poświęcenia za ideę życia w wolnym kraju. Książka Elżbiety Herezińskiej Turli i Cieni. Książka traktująca o trudnej epoce, właściwie o epoce, która nie za często jest podnoszona w takiej literaturze popularnej. Autorka zresztą chyba tylko jedną książkę poświęciła temu okresu historycznemu, ponieważ zwykle pisze książki o czasach Piastów i o czasach początku państwa polskiego. Turniej Cieni to książka opisująca wielką międzynarodową grę, która toczy się w kontekście wolności i pojawienia się Polski z powrotem na mapach Europy. Jest ona pokazana przez pryzmat historii różnych postaci, które bardzo różnie tą wolność naszego kraju pojmują. Polecam, bardzo ciekawa książka, może nie pierwsza, po którą się sięga, jeżeli się czyta książki Elżbiety Herezińskiej, ale myślę, że warto ją przeczytać. Marcin, podsumowując ten odcinek, bo wiesz, zdajesz sobie sprawę z tego, że nasi słuchacze pewnie nam wystawią ocenę taką w skali szkolnej za naszą maturę z popkultury, więc jeżeli chcesz jeszcze dopisać ze cztery linijki, to pisz. Demony przyszłości. W ogóle to jest takie fajne, że jak już się skończy liceum, no to potem wiadomo, przychodzą studia. Różne inne egzaminy w życiu, ale że to już nie jest tak stresujące jak matura. To tyle mogę powiedzieć z takich pozytywnych aspektów. No ale... to jeszcze na koniec dodam fajny bardzo film, niesamowita książka napisana jako wspomnienia. Film pierwszy, oryginalny, Papillon, Motylek. To jest jeden z lepszych filmów, moim zdaniem, też w historii kina z 73 roku. Wielkie kreacje Dustina Hoffmana i Stevena McQueena. Pokazuje tu historię deportowanego, wydalonego, no właściwie dwóch oszustów, złodziei, jeden niesłusznie, na wyspę, na Gujanę Francuską, zwaną Diabelską Wyspą, gdzie więzieniem było tak naprawdę egzotyczne, tropikalne piekło. No i ten film jeden i z 2017 jego wznowienie, też bardzo moim zdaniem udane, pokazują, że człowiek, z jednej strony ten niesłusznie oskarżony bohater, potrafi odnaleźć ogromne pokłady wytrzymałości w samym sobie i ostatecznie ucieka, trafia z powrotem do Francji i tam wiedzie bardzo udane życie, a drugi, ten, który został słusznie oskarżony i oni zawsze tam sobie pomagali na tej wyspie w różnych sytuacjach, to
wszystko trwa wiele, wiele, wiele lat. Kiedy już jest taka możliwość, zostaje. Nie rusza, nie podejmuje tego ryzyka, nie wsiada na zaimprowizowaną tratwę i nie płynie ku wolności. Dla niego ta wolność już została w jakimś sensie przegrana. On już wolał po prostu spokojnie dożyć swoich dni w tym tropikalnym więzieniu. Niesamowita historia, bo prawdziwa, bo się naprawdę wydarzyła. Jest długa, pełna zwrotów akcji. Polecam Papillon, bo tyle. Książkę, wspomnienia. No i ten film z 73, a potem z 2017 roku. Moim zdaniem jedna z takich lepszych i bardziej głębokich właśnie adaptacji i też historii o tym, jak różnie można rozumieć wolność. Rzut na taśmę Marcina Makowskiego, heroiczna walka o ocenę bardzo dobrą. Drodzy słuchacze, wam pozostawiam ostateczną ocenę, werdykt tego, jak sobie poradziliśmy z tematem popkulturowej matury. Na stacji 7 debata i dyskusja po premierze filmu Tomasza Sakielskiego, Tylko nie mów nikomu, a także cotygodniowe okruchy z ojcem Adamem Szustakiem i Maryjno Majówkowa seria z siostrą Moniką Cecot. Jutro również kolejny odcinek Teologii Tolkiena, która z tego, co widzimy, bardzo przypadła wam do gustu. Marcin, słuchałeś już Teologii Tolkiena? Jeszcze nie słuchałem, będę jej słuchał prawdopodobnie jutro, wychodzę do Warszawy w pociągu. Posłuchaj, bo warto, w sumie fajnie. Nie, no, ja nie mam wątpliwości, Tolkien to jest bardzo przecież katolicki pisarz w gruncie rzeczy, jakby się tak zastanowić. Tak, i ogromna wiedza księdza Staszka Adamiaka, który, no powiem szczerze, aż zaskoczył mnie tym, jak wiele różnych akcentów, czy właściwie elementów wspólnych chrześcijaństwu potrafi znaleźć Tolkiena, bo to, że on z ducha jest chrześcijański z racji na to, co wiemy o jego autorze, to jest jasne, natomiast tyle elementów, tyle w ogóle porównań do grzechu, do pokus, niesamowite, to naprawdę bardzo ciekawa seria. Czytamy wasze komentarze i staramy się na nie odpowiadać. Pojawiły się głosy o pozytywnych propozycjach, więc dzisiaj mam nadzieję, mieliście ich dostatek. Dajcie znać gdzieś pod naszymi odcinkami, jakie tematy ze świata popkultury chcielibyście, o jakich tematach chcielibyście jeszcze posłuchać, a może również polećcie swoje propozycje filmowe i książkowe i growe, które w ciekawy sposób traktują o wolności. Dziękujemy bardzo, że towarzyszyliście nam w tej drodze przez wolność, w tej maturze z popkultury. Oczywiście, jak zwykle, widzimy się za tydzień z nową porcją tematów kulturowych, popkulturowych, społecznych. Marcin Makowski, Andrzej Mitek. Do usłyszenia. Pop Fiction, czyli popkultura oczami katolików. Zaprasza Marcin Makowski i Andrzej Mitek.